Witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na kanale Paracosie, na kanale, na którym oglądamy sobie przeróżne twory naszej ukochanej telewizji. Dzisiaj akurat padło na wasz ulubiony program, czyli Kuchenne Rewolucje. Jest to sezon 19 i restauracja, póki co, przed Kuchennymi Rewolucjami nazywała się Pierogarnia. Także myślę, że możemy się spodziewać pierogu. Przed rozpoczęciem odcinka jednak zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, i możemy rozsiąść się teraz bardzo wygodnie i zacząć odcinek. Wizyta Magdy Gessler w Tczewie nie rozpocznie się od fajerwerków. Ale nie wypał. Jest to ohydny pieróg. Smakuje jak grzyki. I do tego wygląda, jakby to był pieróg z takimi orzeszkami ziemnymi. Takimi, wiecie, co możecie sobie w paczkach kupić, po prostu, nie wiem, solone, prażone. No tak to wygląda. Przynajmniej na nagraniu. To jest normalnie jakiś szlak w ogóle. To jest jakaś kpina. Ohydny. Na stołówce to lepszy gulasz. Za chwilę z nim wychodzę. Podpisałam umowę. Rocznie wychodzi ponad 60 tysięcy. 60 tysięcy rocznie? To teoretycznie nie jest tak źle. Ja myślę, że to 60 tysięcy rocznie tutaj nie pada bez przyczyny i tu będzie jakiś szerszy problem. Ty nie masz czego żyć. Jesteś osobą, Asiu, bardzo samotną. To czuć w tym lokalu. Dzień dobry, Filip. Miło mi bardzo. Przyszedłeś pomóc? Trochę siebie pokazać, po części. Gdzieś taka blada? Bo zaraz mnie strzeli, kurwa. Strasznie się wkurzasz, musisz uspokoić, jesteś nerwowy okropnie. Nie mam zamiaru się zmieniać. Nie, no co to ma być za tekst, nie mam zamiaru się zmieniać. Czyli już widać, że będą jakieś ściny pomiędzy Magdą Gessler a ludźmi, którzy pracują na kuchni. To wszystko możecie zobaczyć na kanale Paracosie, który właśnie oglądacie. Położony nad Wisłą Tczew to największe miasto Kociewia. Regionu, który szczyci się swoją gwarą, haftem oraz kuchnią. W centrum Tczewa, przy ruchliwej ulicy, niewielką pierogarnię prowadzi Asia. Zanim przejdziemy w ogóle do opisu tej restauracji samej w sobie, to zobaczcie sobie, przewincie sobie filmik, jak pokazywali samo centrum tego miasteczka, jak wyglądały w ogóle okna, balkony, jak wyglądały te wszystkie ozdoby, które były na blokach, i sekundę potem jest pokazane, jak wygląda trochę dalej od centrum ta restauracja, jak już jest w tych takich nowych blokach. Straszna to jest przepaść. Ja na przykład ubolewam nad tym, że teraz jak się na przykład buduje bloki, to wszystkie są takie same. Wszystkie są po prostu płaskie, balkony i okna są praktycznie jednej wielkości, jedna firma z reguły robi te wszystkie okna, drzwi i tak dalej, i nic tu nie jest takie, wiecie, wyjątkowe. Wiadomo, że to jest też przez to, że jest po prostu więcej ludzi i już nie można aż tak szczegółowo robić ozdób na blokach, no ale jednak jest to przepaść niesamowita. Moja przygoda z gastronomią po prostu zaczęła się od tego, że dostałam dotację na założenie restauracji, otworzyłam swoje bistro. No i przez 3 lata wyrobiłam sobie klientelę, robiąc garmaże, ciasta, torty. Za pierwszym sukcesem poszła kolejna śmiała decyzja. Pewnie ta pani teraz powie, że się wpakowała w jakieś problemy właśnie finansowe, tylko że kurczę, 3 lata. Chwila, zacznijmy od początku. Dostała dotację, zebrała sobie przez te 3 lata klientów, bo pewnie robiła inne ciasta, więc ludzie u niej kupowali, więc przez 3 lata już odnosiła jakiś sukces małymi kroczkami. Ale 3 lata w biznesie to jest bardzo, bardzo mały okres czasu. Więc po co po tych 3 latach pchać się jeszcze w coś innego? Zamiast rozwijać to, co bardzo dobrze idzie. Rozumiem, że jak coś na przykład upada, no to można coś pozmieniać, można spróbować czegoś nowego, jeśli ma się na to środki. Ale jeśli coś idzie dobrze, to po co to na razie zmieniać? Pierogarnię przejęłam kilka miesięcy temu. Byłych właścicieli poznałam, przyjeżdżając tutaj jako klientka na pierogi z córką. Pan właściciel przyjeżdżał do mojego bistro na kawkę z takimi propozycjami przejęcia pierogarni. Twierdząc, że właścicielka jest schorowana, niedługo czekają operacja i pójście do szpitala, że oni po prostu tutaj mają bardzo duży ruch, że sobie nie dają rady. No ja się długo nie zgadzałam. To było już później na takiej zasadzie, że byliśmy bardzo dobrymi znajomymi, on mi opowiadał swoje jakieś tam problemy. Ja tak troszeczkę mu zaufałam. Okej. No to już widać, co to jest za sprawa. Rozumiecie, przychodził do jej lokalu jakiś klient, rabiał ją cały czas, że oj, moja żona jest schorowana, oj, ja nie daję sobie rady z tym wszystkim, oj. Może pani to przejmie, może przejmie pani ten tonący statek. I ona się pewnie na to zgodziła i teraz wpadła w długi. O mój Boże, nie wiem. Wierzę po prostu. Przejmując pierogarnię, Asia zobowiązała się do sporych opłat na rzecz byłych właścicieli. Umowa opiewa na wynajem ruchomości za stałych tutaj w lokalu na 5 tysięcy złotych comiesięczne przez 3 lata.
Do tego jeszcze muszę płacić czynsz za lokal osobno. Przy takim obiecywaniu, że tutaj jest bardzo duży ruch, ja myślałam, że ja sobie z tym poradzę. Bo pierogarnia miała hulać aż miło i to właściwie bez żadnych zmian. Nie, no przepraszam, bo to nie jest teoretycznie śmieszne, że ta pani teraz popadła w długi, w problemy finansowe i generalnie, tak jak mówię, przejęła tonący statek dosłownie. Ale z drugiej strony, no to wskazuje na to, że ta pani jest po prostu naiwna, że dała się urobić jakiemuś cwaniakowi, który widział, że mu nie idzie. Teraz ona płaci za jego błędy plus za swoje błędy do tego. Wow, naprawdę wow. Kiecie tak jakby mówiła, że bez nas nie ruszy z kopyta, bo my znałyśmy już te farsze, te przepisy. Asia podeszła do tego z takim mega zapałem, nie wiedziała, co ją czeka. Ja pracując tutaj wiedziałam jednak, jak było, jak będzie. I wtedy wyszło szydło z worka. Już po miesiącu zorientowałam się, że zostałam tak jakby oszukana. Wykorzystano moją ufność, okazało się, że żadnego szpitala nie ma, że państwo tak naprawdę nie wychodzą na tej pierogarni, jeśli już to na zero. Już po 7 dniach ja zgłaszałam naprawę sprzętów, kiedy po miesiącu pan właściciel przyjechał po pieniądze, już nie był taki miły, no znaleźli po prostu sobie ofiarę. No, czyli tak jak myślałem na początku odcinka, że 60 tysięcy opłat rocznie to nie jest bez przyczyny. Naprawdę, ludzie, a to może być dobra lekcja dla nas wszystkich tak naprawdę. Jeśli mamy się pakować w jakąś inwestycję, przemyślmy to milion razy, wszystkie za i przeciw, no bo skończymy tak po prostu, nierentownym biznesem i z czymś, na czym tylko tracimy i ciągle do tego dokładamy. Mimo wszystko, pierogarni nie sposób odmówić pewnych atutów. Z Pstrojem nie uważam, że jest tak źle, bo część ludzi właśnie mówi, że mamy jeden z ładniejszych lokali w Tczewie. Pierogi robimy na bieżąco, na życzenie klienta. Nie narzekają klienci. Mówią, że ciasto jest aksamitne. Okej, no ciasto może być aksamitne, fajnie. Ale widzieliście, jak te pierogi są robione? Że są robione praktycznie tak, jakby automat je robił po prostu. Że jest ciasto układane na takiej foremce, tego jest farsz, potem to się wszystko zamyka i te wszystkie pierogi są jednakowe. Ja na przykład lubię, jak widzę, że na przykład jeden pierog jest troszkę mniejszy, drugi większy i one są takie różne, to widać, że je lepił człowiek. Tutaj je lepi, no maszyna, można powiedzieć. Magda Gessler pewnie powie coś w stylu, że te pierogi są bez życia po prostu. Bez duszy, bez serca, bez miłości. Cieniutkie, że bardzo dobre. Pochwały klientów cieszą, ale nie wystarczają. Mimo tego, że pierogarnia jakby no nie świeci pustkami, to po prostu jest niedochodowa. Serwujemy tylko pierogi. Często jak odbierałam telefony, to było, że przepraszam, macie coś innego poza pierogami? Więc... Nie no, rozumiecie, dzwonicie do lokalu, który się nazywa pierogarnia i pytacie, czy mają coś innego poza pierogami. To jest, że dziękują i nie ma tego zamówienia. Przydałoby się, jakby wyszli tutaj sobie na kawę, na ciasto, bo Asia świetnie piecze ciasta, torty. Tutaj nie ma alkoholu, no i ludzie tutaj długo nie siedzą, zjedzą i pójdą. A gdzieś indziej pójdzie, kupi piwo, jakąś przystawkę. I już jest więcej. No ale umówmy się, proszę pani, że kto by chodził na piwo do restauracji, która się nazywa pierogarnia? No raczej mało osób. Do pierogarni dokładam około 3-4 tysięcy miesięcznie, zalegając byłym właścicielom już od jakiegoś czasu. To, co sobie wypracuję w moim bistro, no to wszystko idzie tutaj. Gdyby wiedziała, co ją czeka, to nie poszłaby na to. Nie wzięłaby tej pierogarni. Nic, tylko siąść i płakać, albo zdecydować się na rewolucję. Doszłyśmy do rozmowy, w której Asia stwierdziła, że jeżeli pani Magda nam nie pomoże, będzie musiała zamknąć, a my zostaniemy bez pracy. Ale ja jestem ciekaw, dlaczego ona tych ciast tutaj nie podaje. Bo przecież on, no jak rozumiem, nie prowadzi już tego starego lokalu, gdzie robiła te ciasta i jakieś inne tam wypieki. To czemu nie wepchnąć tego jeszcze do tej pierogarni? Być może tamci klienci by kupowali też pierogi poza na przykład ciastami. Czy źle myślę? Nie, no dobrze myślę. Pani Magda jest naszym jedynym ratunkiem. Dziewczyny chcą bardzo pracować tutaj. Ja bardzo lubię gotować, karmić ludzi. To nasza ostatnia szansa. Jestem w Tczewie, w regionie kociewskim. Zaprosiła mnie pierogarnia. Ciekawa jestem, co z tymi pierogami jest nie tak, skoro potrzebują mojej pomocy. Oj, pani Madziu, ja podejrzewam, że wszystko tam jest nie tak. Że niestety tego się za bardzo nie będzie dało zjeść. Dzień dobry. Kartę czy ulotkę? Ulotka. Masakra. Trudno mieć zaufanie do miejsca, gdzie jest ulotka, a nie karta.
Nie no, nie, to jest naprawdę przesada. To jest przesada i albo to jest lenistwo, albo pomyślunku. Przecież tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, może z sześć stolików. I zrobić na każdy stolik po dwie karty, czyli to wychodzi 12 kart. I od razu to lepiej wygląda. Od razu to lepiej wygląda, bardziej profesjonalnie. Człowiekowi się chce czytać z takiej karty, a nie z ulotki. Przecież ulotki nie dość, że się szybciej psują, to jeszcze gorzej wyglądają. A zrobić taką, wiecie, kartę obitą, powiedzmy, w jakąś okładkę z dwóch stron, w środku jakieś karty i tam całe menu wyszczególnić. Ulotki, to no, super pomysł, mega. Zajmijmy dekoracja ładna, a to takie byle jakie. Pierogi kociewskie, to jakie są? To są kapusty i grzyby. Nie da się ukryć, że pierogi z kapustą i grzybami nie należą tylko do kociewia. Pierogi ruskie, diabelskie, ze szpinakiem lub ogniste, pierogi meksykańskie, pielmienie, proszę. I będą są słodkie pierogi. A zupa dnia jest? Mamy soczewicę i warzywną. Dobrze, to poproszę ruskie z żółtym serem i pieczarkami, tkaczką i pierogi z kurkami parmezanem i pielmienie. Ale pani Magda Gessler się naje w tym odcinku? No albo się nie naje, bo też może być tak, że będą niezjadliwe. No bez soczewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy tak, małe ruskie, pieczarka mała, kaczka mała, kurki małe i pielmieni. I raz zupa z soczewicy. Ruskie. Kurka mała brzmi całkiem ładnie, a chodzi o wielkość porcji. Ale najpierw zaserwowana zostanie zupa. Ojejku, oni wszystko mają w takich plastikowych pudełkach w tej lodówce. To przecież Magda Gessler dostanie szału, jak tam wpadnie. Dziękuję. Nie wiem, od kiedy się w Polsce je zupę w kubkach? A chleba nie dajecie? Nie mamy. Na całym świecie się podaje zupę z chlebem. Już. Nie, no to, ale to już jest takie czepianie się w sumie. Bo z jednej strony żyłaby bez tego chleba po prostu, no. Zjadłaby zupę, no i przeżyłaby bez chleba. I też przy okazji takie podanie zupy w takim dużym kubku nie jest wcale głupie. Bo jeśli na przykład talerz z zupą byłby bardzo, bardzo gorący, to dostając taką bardzo, bardzo gorącą, fajną zupę w kubku, w takim dużym kubku, trzymacie sobie po prostu za uszko tego kubka, no i jecie. I jeśli wam bardzo smakuje, to jeszcze sobie możecie w ogóle to wypić. To nie jest takie głupie. Zupa jest bardzo mocno przyprawiona. Ten smak jest mocno podkręcony. Nie bardzo smakuje. Tak. Ja już jestem skończona, już bym miała ochotę wyjść i normalnie. Kiedy Sandrę zżerają emocje, Ewa uruchamia zdobycze techniki. Coś warczy w kuchni. Balkonnice. Tak czoł. Na tej maszynie wałkujemy ciasto na pierogi, które trafia na matrycę, nakładamy tam farsz i zamykamy pierożkę. I dzięki temu te pierogi wszystkie wyglądają tak samo i są całkowicie bez życia w ogóle. W ten sposób pierogi są równe i nikt nie może narzekać, że trafi mu się mniejsza sztuka. Panie, życzy sobie pielmienie z masełkiem czy śmietanką? I to, i ocet. Dobrze. Pani chciała śmietaną z masełkiem i z octem. Klient nasz pan, z tym, że Sandrę podobne fanaberie drażni. No, ja widzę, że ona tutaj jest taką pomocą kuchenną, a najbardziej tutaj wywija oczami po prostu. Jakby to nie wiadomo, jakby to nie było osobiste jakieś. Gdzie jest ocet? W ogóle ja nie wiem, za chwilę znów wychodzę. Chleb się znalazł, to może znajdzie się i ocet. Pielmienie. Dobrze. Proszę bardzo. W życiu nie widziałam tak dużych pielmieni. Chciałam zgarnąć cały sok, który powinien w nich być. Włożenie tego sobie do ust na raz graniczy z cudem. Tam, pani Magdo, nie będzie żadnego soku. Tam nic nie będzie w środku, tam będzie suchy farsz. Przecież widzieliśmy wszyscy, jak oni to tak układali w tym urządzeniu do robienia pierogów. O wielkości pierogów decyduje niestety matryca. Trzeba tak wysysać jak Chinkami. Proszę bardzo, chleb. Proszę, oct, masełko. Chleb miał pomóc przełknąć zupę. Nie, dobre. Szkoda, że musztarda po obiedzie. A pierogi? To smaczne, ale ogromne. U nas na Ukrainie w ogóle ich robią, no,
inaczej. To skoro robią oryginalnie inaczej, to dlaczego nie powiedzieć tej właścicielce, że kurczę, no może troszkę inaczej to zrobić, może tak klasycznej wersji, a nie przez fraskę do pierogów. Mój pierożek tylko mniejszy i tylko tak zamknięty na kółko. Tczew od Ukrainy leży daleko. Tutaj pierogi lepi się w nowoczesny sposób, co na pewno ułatwia pracę. Marchewka również przybiera wciąż ten sam, starannie wypracowany kształt. Sosza ruskie. Ale chwila, to oni wszystkie pierogi podają z tą taką marchewką po środku? Czyli Magda Gessler, jak zamówiła tam cztery rodzaje pierogów, to dostanie cztery razy taką samą marchewkę dosłownie? Wszystko macie z marchewką? Każde pierogi? Tak. Proszę bardzo. Smacznego. Wszystkie pierogi są w tym samym kształcie, są robione mechanicznie. Ciasto jest niezłe, twarz jest fantastyczny. Idealna proporcja sera z ziemniakami. Tajemnica to być może mąka. My robimy z mąki kruczatki akurat. To ciasto jest troszeczkę inne. Jest gładsze, bardziej miękkie. Ale to i tak jest jakiś niezły początek, że Magdzie Gessler już farsz smakuje i że ciasto jest też okej. Okay. Bo to się bardzo rzadko zdarza, jak podają pierogi. Nudna, bez sensu. I cebula, i ta sama zielenina. Marchewka jest nowa. Jezu, nie wiesz. Bezos. Ja będę prosiła, żeby wszystkie następne pierogi dać po jednym każdego rodzaju na jednym talerzu. Pierogi w tym samym kształcie, identycznie podane są samą surówką, są nieciekawe. Kurka, pieczarka, kurka, kaczka. Szmierając zlatają, zaraz normalnie wyjdę. Czy ja mogę talerz? Sandra faktycznie zaraz wyjdzie, ale z siebie. Jezu, ale czemu ona taka jest? To nie jest nic personalnie do niej. To tam nie ma żadnych przytyków do niej. Skąd te takie dąsy? Skąd te fochy w ogóle? O co te nerwy? Kaczka, pieczarka i kurka. Różne. Tutaj mamy kaczkę, pieczarkę i kurczak. O, masa taka sama, doprowadza mi to do szału. To są kurki. Oj, coś się chyba nie udało. Przecież kurki to rarytas. Ła. Nie no, ale to już, to bez przesady, że to trzeba było aż wypluć. Ale nie wypał. Kurki są gorzkie, bo mrożone. Do tego dodali jakiegoś dziwnego sera wieprzowego. Jest to ohydny pierw. Smakuje jak grzygi. Jeżeli przychodzą klienci i proszą o kurki, to mówimy, że kurka ma specyficzny smak i po prostu trzeba ją lubić, tak? Nie każdemu może to smakować. Kaczką. Przepyszne. Słodkie. Okej, czyli na jakieś cztery pierogi, rodzaje pierogów, które Magda Gessler spróbowała jak na razie, trzy są bardzo dobre. No to jest bardzo dobry wynik też. To jest normalnie jakiś szlak w ogóle, to jest jakaś kpina. Maserka. Jeszcze polecamy ziemniaczki. Bulwa kociewska się nazywa, z śledzikiem albo bdzikiem i z gularzem i kiszonym ogórkiem. Dobrze, to jak wszystkie miseczki z różnymi dodatkami do pieczonych ziemniaków. A to chwilę, to oni jeszcze mają pieczone ziemniaczki? Ja myślę, że jeśli pierogarnia, to tam tylko pierogi są. Kociewskie bulwy to pomysł Asi i jedyny w pierogarni lokalny akcent. O Boże, mały ziemniaczek. I tutaj pani ma sosiki. Tutaj śledzik, tutaj mamy gulasz, a tutaj gzik. Jaka jest tego cena? 22 zł. Drogo. Strasznie drogo. Owszem, cały talerz jest zapełniony, ale co z tego, jak ludzi przeraża kwota. Ja czekam na konfrontację tej dziewczyny z Magdą Gessler, bo to będzie to będzie koniec. One się pobiją. O kurde. Na stołówce dają lepszy gulasz. Bo sam ziemniak jest genialny. Region kociewski słynie z dobrych ziemniaków. Ja je specjalnie wybieram, kupuję dany gatunek. Ziemniak smakuje. Będziemy podawali sami ziemniaki cieste. Na chwilę z nim wychodzę. Masakra. Czasami to człowieka wykańcza, że przychodzi do pracy i cały czas słyszy, Boże, schrzaniłyście to. Zobaczymy, co będzie później. No ale jeśli schrzaniły coś, ktoś wam mówi, że to schrzaniłyście, ja na przykład nie widzę w tym nic złego. Zadziwiające miejsce. Niektóre dania są tak pyszne, a niektóre niejadalne. O co tu chodzi? Nazajutrz w pierogarni zespół zwarty i gotowy, choć nieco uszczuplony. Niestety Sandra
prawdopodobnie nie wytrzymała stresu. No tak podejrzewałem właśnie, no, ale to jest ciekawe, ciekawe bardzo. No zdenerwowana była bardzo. Młoda jest. No, tylko jest młoda, po prostu może stres. No siebie się jeszcze wczoraj tak. Chciało już pójść. Na pewno. Ale dobrze, coś poradzimy może sobie. Na pierwszy rzut oka to miejsce wygląda, jakby nie potrzebowało rewolucji. Co tu jest nie tak? I patrzcie teraz, jaka jest różnica w odbiorze w ogóle informacji. Magda Gessler mówi tutaj, że ta restauracja no nie wygląda, jakby potrzebowała w sumie jakiejś rewolucji. A jednak cała ekipa na kuchni myśli, że Magda Gessler po prostu je zjechała od góry do domu. Strasznie ci ludzie się nie rozumieją nawzajem. Wygląda to jak taki bar mleczny, no. Brakuje tylko kakaoka i bułeczek. Nie ma pani alkoholu, prawda? Nie mam. To też jest błąd. Tutaj energii brak. Człowiek wchodzi i ucieka, bo czuje się sam, dostaje tylko pierogi, jak chciałby schabowego. Nie jesteśmy w centrum Gdańska, a tutaj każda gospodyni po prostu jest wręcz obrażona, że ktoś idzie na pierogi gdzie indziej, a nie do niej do domu. Bo jest no to tak, rzecz, to którą prawda. Się często w domu robi. W czym rzecz? Przejęłam tą pierogarnię kilka miesięcy temu. Z byłymi właścicielami zaprzyjaźniłam się, przyjeżdżając tutaj z córką. I tak mnie zachęcali do przejęcia tego. No i tak się dałam wkręcić w biznes, który w ogóle, na którym tracę tylko cały czas pieniądze, swój czas, zdrowie. No i tak to się kręci. Właścicielka jest bardzo chora. Cały czas do mnie przyjeżdżali, mówili, że o Jezu, Asia, my tutaj nie dajemy rady, nie mamy pracowników, a jest tam dużo ludzi, jest taki... I tak było dużo ludzi? Na te dwie godzinki, które ja tutaj przebywałam dziennie, no to wydawało mi się, że wow. I z perspektywy czasu uważam, że to było urabianie mnie jakby, tak? No i w końcu trafili na taki moment chyba po roku, że zgodziłam się na przejęcie tej pierogarni. Weszłam tutaj tak jakby na gotowe, tak? Stoły, sprzęty, które są w kuchni, to wszystko ja przejęłam. No i za te ruchomości podpisałam umowę na płatność 5000 miesięcznie. O, Magda Gessler, jaką minę zrobiła? Przerażoną? Czy nie wiadomo, czy to przerażona mina, czy bardziej taka zniesmaczona, czy wszystko w ogóle w jednym? 60 tysięcy. No szaleństwo, to można byłoby kupić lokal. Podpisałam tą umowę na 3 lata, jeszcze oprócz tego płacę za lokal. 2800 jest czynsz. Znaczy, że tam 7800 płacisz miesięcznie? Zwariowałeś kompletnie. No ja też tak teraz uważam. Boże drogi, kobieto, to jest masa pieniędzy. Ja wiem, ja myślałam, że ja sobie dam radę. Moją winą jest to, że nie potrafiłam od właścicieli zdobyć raportów z kasy fiskalnej chociażby. Skusiła mnie łatwość tego wszystkiego, jak to... Ale... Nie, to do mnie nie dociera po prostu, a właściwie teraz do mnie dotarło. Ta kobieta kupiła lokal, znaczy przejęła lokal od właścicieli, których i tak spłaca, nie patrząc w ogóle im w papiery. Ona to wszystko przejęła, nie wiedząc, jakie to w ogóle generuje zyski i czy w ogóle generuje cokolwiek. Zadziwia mnie to. To ja tak bardzo łaknęłam ludzi, gości. Do spełnienia tej umowy jest około 160 tysięcy w ciągu 3 lat. Obroty masz rzędu 20 tysięcy? 21-24 tysiące. Czyli nie masz czego żyć. Moja decyzja podpisania tej umowy i to, że jestem, że nie miałam nikogo przy sobie w tym momencie, kto by mógł spojrzeć obiektywnie na tą sprawę, no sprawiło to, że zaufałam tym ludziom i tak jakby zostałam oszukana, no ja to tak nazywam. Wesoło nie jest. Znaczy z jednej strony została oszukana faktycznie, bo ci właściciele no zrobili to z premedytacją na 100%, ale z drugiej strony zrobiła to tylko i wyłącznie z własnej naiwności. I kogo w takiej prawie winić na przykład? Możecie napisać w komentarzu. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest to, co tak głośno pracuje? To tak głośno właśnie pracuje. To są półki na pierogi, tak? Tak. To jest tylko wyżymarka? To jest szafkownica. Do czego? Do surówek? Do surówek, tak. Ale czyż ich nie robicie? A tam? Mikrofalówkę? To jest do pizzy taki piec mini. My tego nie używamy. Tego też nie używacie? Używamy. A, dobrze, rozumiem. To wyciągnąć. Źle logistycznie jest zrobiona kuchnia. To są mrożone mięsa. A czemu ty mrozisz? Przecież to można wszystko dostać. To jest absolutnie likwidowanie jakby jakości mięsa. To są co? Farsze. Przez was robione. Tak. Czysto jest idealnie.
Bardzo źle jest ustawiona kuchnia. Ale to jak na razie ta pierogarnia jest w dobrym stanie, kurczę. Może faktycznie logistycznie jest źle poplanowane na tej kuchni, ale tu czystość, tu coś tam, tu ładnie poukładane. To wystarczy taki chyba kop w dupę od Magdy Gessler i dadzą radę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mało tu blatów. Te naczynia jednorazowe. Trzeba zrobić półkę, żeby te wszystkie rzeczy stały. Nie może tak być. Ciężko znaleźć jakiegoś mężczyznę wolnego, naprawdę. No jeszcze jakieś chłodnie? Na zapleczu. A te śledzie są do wyrzucenia. Może ty przeczytasz skład, Asiu. Proszę. Płaty śledzia atlantyckiego marynowane, kwas askorbinowy, pirosiarczan sodu, regulator kwasowości, esencja octowa, substancja słodząca. No już mam, wystarczy, co? Może wyrzucić do kosza. Zazwyczaj czytam etykiety. Też staram się nie kupować nic, co jest bardzo nafaszerowane. Tak, tak, ale tu akurat nie widziała na lewe oko i niestety no nie przeczytała, no przykro. Natomiast rzeczywiście śledzika jakoś pominęłam. By zatrzeć złe wrażenie, Asia wyciąga asa z rękawa. Proszę szarlotka. Mhm. I torcik czekoladowy. To na zamówienia głównie robię. No i może warto by to wprowadzić do karty na stałe, a nie tylko na zamówienia. Chociaż to ciężko mieć w sumie na stałe, bo jeśli by byli stali klienci, którzy by to na 100% kupowali, no to można to, na przykład przychodzisz rano do pracy, od razu to wszystko tworzysz. Tylko, że jakby ta pani na przykład robiła codziennie, a nie byłoby klientów, to te ciasta by się wyrzucało ciągle. No to w sumie bez sensu. To lepiej już na zamówienie robić. Bardzo dobry torcik. Dziękuję. I robię się za ciastka po prostu, są pyszne. Bardzo się cieszę, że pani Magdzie smakowało moje ciasto. A to jest moja ogromna pasja. Kto ci w tym pomaga? Jaka jest twoja sytuacja rodzinna? Mój mąż jest za granicą. Przyjeżdża tam z 2-3 razy do roku. Czyli go nie ma. Jezus Maria, 2-3 razy do roku. Nie, no to jest masakra jakaś. Ja bym czegoś takiego nie wytrzymał na przykład. Ze względów finansowych. No dobrze, względy finansowe, a względy emocjonalne się nie liczą? Czy jesteś kochana, dopieszczona? No nie ma mi kto rozpieszczać, bo męża nie ma. Uciekłam w duchowość tak naprawdę. W duchowość, w pracę. Ale jesteś osobą mimo wszystko, Asiu, bardzo samotną. Bo to czuć w tym lokalu. Kobiety w tym wieku mają mężów, którzy czekają w domu ze swoimi opowieściami o pracy. A ty wracasz do jakiego domu, Asiu? Nie, no ja myślę, że tu nie ma co tej pani dobijać, bo raczej nie wszyscy tak mają. No chyba, że żyjemy w jakiejś bajce, gdzie oczywiście jest wszystko pięknie, ładnie i super. No ale pamiętajcie, że każdy jeden człowiek to każda inna historia. No ja też sobie tak zawsze myślałam. Myślę, że to, że gotujesz i robisz to naprawdę nieźle. Jest twoją pasją. Tak, kocham karmić ludzi, gotować. To ci daje siłę do tego, żeby wstać następnego dnia. Tak. No to musimy zrobić tak, żeby była jeszcze większa siła i większa radość. To, że pani Magda wyczuła, że tak naprawdę jestem samotna we wszystkim tym, co robię, to rzeczywiście też do mnie dotarło. Ale rzeczywiście to wsparcie jest bardzo potrzebne. Mimo tego, że ciężko o tym mówić, to jednak poczułam dużą ulgę. Wiele decyzji podjętych przez Joannę było nieracjonalnych. Bardzo jest łatwo omotać samotną kobietę. No to pani Magda, zobaczymy, co pani tutaj wykombinuje zaraz dla niej. Myślę, że pani Magda doda mi jakby sił, tak, do tego, żeby to dalej prowadzić. Przed Tczewską pierogarnią najważniejsze dni. Dziś będzie zamknięta. Zgodnie z życzeniem Magdy Gessler udało się przemeblować kuchnię, w której pojawia się też nowa postać. Jestem tutaj pomóc Asi, znamy się kupę lat. Poprosiłem o pomoc. Jestem kucharzem 6 lat. Moją pasją jest kuchnia nowoczesna, klasyczne dania podane w nowy sposób. No to zobaczymy, jak to się skonfrontuje z Magdą Gessler, bo Magda Gessler często nie lubi, jak się unowocześnia niektóre zdania. Cześć Filip. Dzień dobry, Filip. Miło mi bardzo. Co się stało, że przyszedłeś pomóc? Trochę siebie pokazać, po części. Ale co chcesz pokazać, powiedz? Moje danie pokwitowe, tego co się nauczyłem do tej pory, tego co lubię robić. Wcześniej pracowałeś gdzie? Tutaj w Trzebie na miejscu, nowoczesna kuchnia, tutaj się dużo nauczyłem. Ale powierzchownie czy dogłębnie? Dogłębnie już tak. No to jak się piecze gęś? No trzeba ją namarynować, sól, pieprz, majeranek, czosnek. Musi polecieć w tych przyprawach.
Do pieca. Na blasce przykryta folią. Gęś to danie, które wymaga nieprawdopodobnej uwagi, żeby nie było suche. I Magda Gessler się zgadza z nim w przygotowaniu tej gęsi? Czy zaraz powie, że co ty gościu pieprzesz w ogóle? Bardzo stary i bardzo polski. Gęś ma bardzo twarde mięso. Jest to ptak wybiegany. Żeby on był miękki i żeby był smaczny, podstawą tego jest marynata w solanty takiej jak do kiszonych ogórków. I w tym trzymasz dwie doby gęś. A kurczak po polsku, jak go robisz? Kurczak, ja z kuchni polskiej nie za dużo potrafię, przyznam się szczerze. To znaczy, że znasz kuchnię powierzchownie. Podstawą dobrego gotowania jest jednak wiedza sprzed 100 lat. No to jest inaczej wszystko wygląda. Nie można robić rzeczy z powietrza, jeśli się nie zna i nie rozumie podstaw. Mhm. Ale zobaczymy. Spróbuję. I tutaj będzie ciężko. Tutaj ja myślę, że oni się nie dogadają zupełnie. Są pierożki z kątówką drobną, sorbet jabłkowy i krem z cebuli. Jest nowocześnie, ale czy smakuje tak ciekawie, jak wygląda? Fajne ciasto, bardzo ciekawe. Parzone. Pierożki są super. Dziękuję. Co i p***cie. Ta cebula. To nie ma specjalnego smaku. Ja myślę, że bym zrobiła tutaj mus z jabłkami, bez cebuli. Mi to smakuje. A opinie innych ludzi to tak... Ale co kogo obchodzisz, czy tobie to smakuje? To ma ludziom smakować, bo ty to podajesz ludziom, a nie sobie. Co to w ogóle za podejście? Ja mam nadzieję, że tego kolesia to będzie jak najmniej w tym odcinku. O ile Filip odnajdzie się w koncepcji Magdy Gessler. Kociewie to jest region, który jest bardzo interesujący, ma własną kulturę, kuchnię, sztukę ludową. Nie odejdziemy od kuchni kociewskiej, jeżeli będziemy się w nią zagłębiać. To miejsce będzie się nazywało Kociewskie Jadło. To miejsce będzie zmienione na bardziej sympatyczne. Wymyślimy kolory, te duże zdjęcia będą zamienione na zdjęcia, które mają bardzo dużo wspólnego z tym wzorem ludowym. Pojawią się maki, rumianki, habry. Będzie to bardziej autentyczne, bardziej w tej ziemi. Nie potrafię sobie wyobrazić tego, co Magda Gessler właśnie powiedziała. No nie mam takiej wyobraźni, żeby sobie to wyobrazić. Dlatego ja już jak najszybciej chcę zobaczyć przemianę tej restauracji. Było to takie zawsze moje marzenie. Jeśli chodzi o menu, myślę, że o same pierogi, no to stanowczo za mało na to miejsce. Mamy śledzia po kociewsku, który to jest faszerowany pastą od makreli. Po śledziu będzie talerz wszystkich możliwych pierogów. Proszę o to, żeby wlać do wody soku z buraków do pierogów z kaczką. Zabarwić kurkumą pierogi, na przykład ruskie. Potem będzie rosół z wiru ptaków. Baranta, kaczki, kury, gęsi, przepiórki. O kurde, dużo tych ptaków. Tylko po co tam śledzie? Chyba, że będą wprowadzać alkohol i chcą jakoś to tak połączyć. Nie no, ale po co te śledzie? W każdej restauracji Magda Gessler wprowadza śledzie. Mieszanymi pluskami, które się nazywają kolce z golcami. A na drugie danie będą kotlety siekane z gęsi. A sos porządzimy z dwóch pieczonych gęsi. Gęsi trzeba będzie upyć, ale nam marnować się przedtem przez całą noc. Jak wam się podoba? Bardzo nam się podoba. Bardzo super, super. Dużo klientów właśnie o to pytało, nie? Czy mamy coś w karcie oprócz pierogów? I przed przyjściem Magdy Gessler nikt nie wpadł na to. I jeśli klienci o to pytają, to może warto to wprowadzić. Nikt na to nie wpadł. Nikt. Niewiarygodne. Bażanty? Gęsi są piękne. I kaczki. Jedną gęsi, dwie kaczki upieczamy na sos, a resztę mielone. Dobre przemeblowanie tu jest zrobione wreszcie. No my jeszcze tak sobie dopracujemy. Teraz was zabieram. Kierunek pobliski Pelplin, a konkretnie świetlica Kociewskiego Forum Kobiet. Działające w nim panie o lokalnej tradycji wiedzą niemal wszystko. Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie. Same szefowe szefów kuchni kocieckiej. Witamy na Kocieliu w gminie Pelplin. Bardzo miło. Dzień dobry. Zawsze jak w tych odcinkach zjawiają się takie panie ubrane albo w jakieś stroje ludowe, albo ubrane nawet tak samo, to oznacza, że ci ludzie będą robić najlepsze jedzenie ever. Ale głównie kuchnią regionalną, dlatego dziś nasze kociewskie śledzie pokażemy, jak się je wykonuje. Tutaj przygotowane są wszystkie produkty. W takim razie czekam na prezentację. To zaczynamy. Najpierw przygotujemy farsz. Będzie nam potrzebna cebulka, makrela, grzybki, ogórki pokrojone w drobną kosteczkę, obrane ze skóry. To są ogóreczki z własnego ogródka. Myślę, że będą smakowały. To proszę bardzo, obieramy ogóreczki.
Są bardzo dobre. Makrele również obieramy. Będziemy mielić na maszynce do mielenia mięsa. Oto tradycyjny kociewski przepis od A do Z. Ale to jak rozumiem, ta Sandra, która się obrażała cały czas na początku odcinka, to już jej nie będzie w ogóle do końca, tak? I w jej miejsce wszedł ten kolejny roszczeniowy facet, tak? Super, mega, mega zmiana na plus. I makrela. I makrela razem. Tak. To poproszę teraz do kuchni, tak? Dobrze. Pani Ania, zmieli to wszystko. Ja już to sobie przygotuję majonezik rozdowy. Ozdoba z rzecz jasna domowego majonezu przyda się na sam koniec. Tymczasem wraca zmielony farsz. Mamy zmielone do dalszej. Dodajemy teraz wyciśnięte ogóreczki. Do tego dodamy koncentrat pomidorowy, troszeczkę soli, pieprzu. Farsz za chwilę będzie gotowy. Jeżeli zostanie tego farszu troszeczkę na kanapkę, również można to wykorzystać bez śledzia po prostu. Proponuję posmakować. Jak myślicie, jak to smakuje? Napiszcie w komentarzu, nie patrząc na składniki w internecie ani nic takiego, napiszcie, jak wyobrażacie sobie, że to smakuje. Ładnie ona wygląda. No. Pyszne. Smarujemy. Jak dużo rąk, jak to szybko idzie. Zaraz będzie wszystko zrobione. W głównej roli wreszcie śledź. Rolowany wokół farszu. Proszę bardzo. Jest to potrawa regionalna, nasza, kociewska. Nie ma nigdzie takich śledzi jak właśnie te. To prawda, kociewskie są wyjątkowe. Tylko temu nowemu kucharzowi to nie będzie pasować ani trochę, jestem 100% pewny. Bo to nie jest nowoczesna kuchnia, więc jemu to on coś będzie miał przeciwko na pewno. Wiem, że są pyszne, więc życzę wam smacznego. Mieszkam na Kociewie, ale tego przepisu jeszcze nigdy nie znałem, nie robiłem, nie smakowałem. Bardzo fajny pomysł, prosty. Tradycyjne. Tajemnica kociewskiej przystawki przyswojona. Jutro ciąg dalszy. Proszę się częstować. Mamy również inne pyszności rodem z Kociewia. Tutaj na talerzu są bumbumy z Dekla. Fefernuski kociewskie. Jakie nazwy w ogóle z kosmosu to są? Co tu? Pieczka mi się bardzo podobała. Naprawdę, to są moje klimaty. Ja lubię takie panie kolorowe. Miło, gościnnie. Bardzo sympatycznie, bardzo fajna, udana wycieczka. Lecz wreszcie trzeba wrócić do pracy. Choćby po to, by zamarynować gęsi według wskazówek Magdy Gessler. W solance jak do kiszenia ogórków. W tym czasie dawna pierogarnia powoli zmienia charakter. To już czas definitywnego pożegnania z pierogarnią. Kociewskie jadło ma się kojarzyć z regionem, nie tylko nazwą. W lokalu robi się kolorowo. Ale kurczę, no tu jest kolejny problem, mam wrażenie, że Magda Gessler stawia bardzo na ten taki regionalizm. I tak jak już to kiedyś mówiłem, że ja na przykład nie chciałbym iść do restauracji w Krakowie jakiejkolwiek i widzisz, że wszędzie na ścianach jest wawel i smok wawel, sukiennice i wiecie, dwie słynne wieże kościołu mariackiego. No nie chciałbym tego na przykład. I Magda Gessler zawsze jak jest w jakiejś małej miejscowości, pierdziela do tej restauracji wszystko, co jest możliwe po prostu i co się kojarzy z tą małą miejscowością. Ale to takie tylko moje, wiecie, odchyły od normalności. Dla restauracji kociewskie jadło. Do pracy trzeba się zabrać niezwłocznie. Kolacja już za kilka godzin. Robimy masę na kotlety, które trochę musi się przegryźć. A ten smalec jest od czego? Od pieczenia kaczki? Z gęsi. Wytopiony. Super. To weź jeszcze garść tego smalcu. O? Czosnek. Ja bym radziła, żebyś wziął łyżkę rosołu i dolał do kotletów. Wtedy będą soczyste i pyszne. I naprawdę ta niewielka ilość tego rosołu zmieni cokolwiek w tak dużej ilości mięsa? Pęczek kopru. Rosół nabiera charakteru, a restauracja dostaje nowy szyld. Tymczasem prawie gotowa jest pasta z wędzonej makreli. Dajcie im trochę keczupu i będzie dobrze. Wczorajszy przepis troszeczkę przerobiliśmy. W środku jest utarte masło, zmielony twaróg i jest odrobina prawdziwego keczupu. Teraz dodamy jeszcze pieprzu, no i trochę chili. Jest też trochę koperku. Więcej kopru poproszę. No to mnie chyba najbardziej zdziwiło to, że ona tam dodała keczupu. Dobra, pycha. Wyrazisty bardziej smak. Jeszcze teraz ten koper przyje, to w ogóle będzie bomba. Dużo zielonego zawsze dobrze robi. Mhm.
Pasta według Magdy Gessler trafia na kanapki. Czyli patrz, tylko na rożek. To było miejsce na śledziach. Tak. O, takie zielono mi. I oto gotowe jest promocyjne danie. Autorska wersja śledzia po kociewsku. No, podany po prostu genialnie. Pora się pochwalić pierwszym efektem rewolucji. Dzień dobry. Jesteśmy w trakcie kuchennych rewolucji z panią Magdą Gessler. Zmieniliśmy kuchnię, byliśmy pierogarnią. Zmieniła się nazwa na kociewskie jadło. Zmieniła się też całe menu i potrawy na regionalne. Bardzo fajny regionalny wystrój. Prosimy spróbować. To jest zmodyfikowana wersja śledzika po kociewsku. Bardzo dobre, jeszcze wcześniej nie jadłam czegoś takiego, tak jak nie lubię ryb, tak jest naprawdę bardzo dobre. Ja jestem ciekaw, czy był kiedykolwiek taki odcinek, gdzie na przykład ktoś powiedział: kurczę, szkoda, że wszystko zmieniliście, ja lubiłem stare menu na przykład. Nie, nie, ja myślę, że nie było czegoś takiego nigdy. Miłośnikiem ryb, więc śledzik to są moje smaki, jest bardzo dobrze przyprawiony. Koperek, który uwielbiam, czuć rybkę, przyprawione dobrze, to ogólnie super. Bardzo pyszne, coś innego, tak czegoś jeszcze nie było na strzewie. Na pewno będę przychodził. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ale swoją drogą te promocje często pokazują, jak ludzie nie wykorzystują w ogóle sytuacji, która jest w danym mieście. Ci ludzie mówią, że nie było czegoś takiego w ich miasteczku i nie ma chętnych w ogóle, żeby zapełnić tą pustkę, żeby otworzyć coś takiego. Skoro są zainteresowani, no to czemu? Czemu tego nie robić? Ludzie nie wykorzystują w ogóle okazji. Namoczyć? Jeśli mamy zrobić kotlety mielone, a nie mamy suchego pieczywa, mamy bułkę tartą, najlepiej jest spulchnić kotlety mielone, dolewając do tejże bułki tartej po prostu rosół. Dolej teraz śmietany, będzie idealne. Nie może być za rzadkie mięso, już starczy. Tymczasem upiekły się gęsi. Gęsi taka blada? W worku. W worku może być nie blada. W worku? To się dusi? Ona nabiera pod koniec takiego koloru, jakby było upieczone. Nie chciałem wysuszyć tej gęsi to mocno, także... Ale też... jak w worku, to nie można wysuszyć. No ale... Bo zaraz mnie strzeli, kurwa. Ale chłopie, miałeś jedno zadanie, zrobić według instrukcji Magdy Gessler, a zrobił i tak po swojemu. Nie rozumiem tego. Strasznie się wkurzasz, musisz uspokoić, jesteś nerwowy. Jestem spokojny, ale no to takie... Nie można być wkurzonym w kuchni. Warto za to chcieć się uczyć, a sos spod gęsi bardzo się przyda. Sos do kotletu z gęsi. Podziap to do rosołu ładnie. Obok powstają pierogi, ale też po rewolucji. Ich różne rodzaje będzie można rozpoznać po zabarwieniu ciasta. Czyli nadal nie będą lepić tego ręcznie, tylko przez tą maszynę? Nie. Tak, będzie dobrze. Sprawdzony podczas promocji śledź oczywiście trafił do rewolucyjnego menu, z tym, że w tradycyjnej dla okolicy formie. Kolejnym przysmakiem mają być kotlety z gęsi. Kolacja już za chwilę. No bardzo tam kolorowo. To na pewno jest strasznie dużo kolorów tam nasrane. Na łące. Jest przesympatycznie ciepło, od razu ta zima zostaje za drzwiami, a tu mamy wiosnę. Przystawką jest dziś śledź, po kociewsku. Ale czy wszyscy goście go znają? W życiu nie jadłam tak dobrego śledzia. Dodatek tej makreli po prostu był zaskakujący, naprawdę coś przepysznego. Ten aksamitny mus z makreli w środku. To było dla mnie fenomenalne. Kolejna rosół. Na wywarze z wielu ptaków, z regionalnymi kluskami, golcami, serwowanymi z kawałkami upieczonej gęsi. I każdy dostał piwko do stołu. No i to się nazywa kolacja. Pierwsza klasa. Dało się wyczuć, że jest taki głęboki, taki soczysty, naprawdę niesamowity. Połączenie wszystkich ptaków, przede wszystkim tej perliczki delikatnej z gęsiną, no rewelacyjne. Proszę bardzo. Smacznego. Pierogami również warto się pochwalić. Magda Gessler od początku nie miała co do tego wątpliwości. Pierożki fenomenalne. Ciasto z tych pierogów jest niepowtarzalne, w życiu takich nie zrobiłam. Asia nie słyszy komplementów. Z jakiegoś powodu zajmuje się zmywaniem. W ogóle ta właścicielka, mam wrażenie, ona się nie uśmiechnęła od samego początku tego odcinka. No cały czas ma tą samą taką minę, jakby już miała dosyć po prostu. Powiedziałam, że ma być płaski garnek, tamten. To dam radę. Nie. Uśmiechnij się. Czemu jest taki poważny i taki wrażliwy? Taki jestem. To się zmieni. Nie mam zamiar się zmieniać. Musisz troszeczkę, żeby inni ludzie mieli radość z pracy z tobą.
Jest dobrze tak, jak jest, mi to nie przeszkadza, zdanie innych osób mnie tak nie bardzo interesuje, także... Tylko czy kwaśna mina kucharza nie wpływa na smak potraw? Oby nie. Pani właścicielko, dlaczego pani ciągle znika? Pani zmywa naczynia, czy kto? Też sprzątam kosze. A nie lepiej byłoby mieć wszystko na oku, by zapamiętać rewolucyjne przepisy? No ale ona tam gotować nie będzie, więc zajmuje się po prostu wszystkim innym. Już mi się nie chce. Kotlety z gęsiny, z pieczonymi burakami, z chrzanem i sosem gęsio-grzybowym. Kotlet niesamowicie delikatny, bardzo przyjemny w smaku, ale zarazem bardzo wyrazisty. Ziemniak rewelacyjny, nasz regionalny przede wszystkim. Buraki też z pobliskiej okolicy. A skąd on wie, że to na przykład nie są, nie wiem, buraki z Biedronki z drugiego końca kraju, które były wcześniej importowane z nie wiadomo kąd? Skąd? Nie wiem, skąd on to wie? Ponownie w Tczewie. Kilka tygodni temu zastałam tu upadającą pierogarnię. Przekształciłam ją w kwitnącą restaurację regionalną. Czy teraz jest pełno i pysznie? Ja najbardziej jestem ciekaw, czy kucharz tam został na miejscu, czy on ma dość. Bo on stawiał na jakąś nowoczesną kuchnię, on wszystko tam wiedział najlepiej, a musi lepić pierogi i podawać śledzia, także no nie wiem. Karta mała, skromna, ale fajna. To poproszę rosół królewski z dzikich ptaków. Śledź po kosiewsku i później tą bulwę z gzikiem, z talerzem z pola. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przed Magdą Gessler najpierw rosół. Strasznie dużo tłuszczu. Ptactwo bywa tłuste, szczególnie gęś. Dobre klocki ziemniaczane, bardzo, ale jest pyszny smak. No ja bym powiedział, że rosół to jest sam tłuszcz w sumie, więc to nie ma się co dziwić, że zupa jest tłusta. Pora na przystawkę, czyli śledzia po kociewsku. Śledzie faszerowane pasmo od makreli, wyglądają na dobry gatunek. To jest pyszne. Kolejna kotlet w sosie. Tymczasem w kuchni, w miejsce Filipa, pojawia się inna, nowa. No, czyli dobra. Czyli nie wytrzymał presji po prostu. Nie chciał robić kotletów. Fajne, mocne smaki. Dużo ziół. Konkret. Ziemniaki fantastyczne. Kotlet bardzo smaczny, coś super. Wychodzenie. Powtórzone tak. Jak było, albo może nawet trochę lepiej. Czyli Magdzie wszystko zarąbiście smakuje, czyli rewolucje się powiodły. To teraz tylko dajcie mi sekundkę, ja sprawdzę, czy to wszystko istnieje. Aha, no niestety status restauracji nieczynna. To już tak od 2020 czy 2021 roku, także no niestety. Mimo sukcesu, bo tutaj było napisane, że w ogóle właścicielka chciała otwierać jakąś kolejną salę, bo gości było bardzo dużo, no to niestety nie przetrwało to wszystko. Nie znam jednak powodu tego wszystkiego, ale no nie udało się. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i widzimy się już za... no pojutrze po prostu.